Minęły dopiero 4 miesiące, ponad jakoś teraz, jak Oliwierek odszedł. Ten proces jest ciężki. Ja doświadczyłam, wiadomo, tylko roku z Oliwierkiem. Tutaj pani Krysia dużo lat razem z córką, a więc myślę, że dla niej ten proces był jeszcze trudniejszy. Ale dla mnie jest to wielka trauma, wielka tragedia, o której właśnie jest ciężko mówić publicznie, bo Oliwierek był synem znanego piłkarza, jak wszyscy wiemy, więc ta sytuacja też mnie dotyczy, że było to wszystko bardzo medialne. Oliwier również miał bardzo rzadkiego raka, który jest jeszcze do tej pory jakby nieodkryty, nie jest odkryte jakby lekarstwo na tą mutację, którą miał mój syn. No i jakby ta historia u mnie jest też trudna, bo mierzę się z niesamowitą ilością ludzi, którzy również wspierają mnie, ale jakby też hejtują i nie ułatwiają mi przejścia tej żałoby.